strączymy tą włociany do naszych rodzinnych stron. A jak krążą nad tym domem, za niedługo bajce są. Na jutro pachnie świeżym sianem, tak powtarzą się co rok. W tej naszej kochanej wiosce chciałoby się być to lot. Bo to najpiękniejsze miejsce jest, gdzie dzieciństwo swym ślem żądzeć marzeniami jak w bajkowym śnie. Innymi oczu. To właśnie Ligockie Wrzosy. No super kobietki bym powiedziała i takie dwie super kobietki są teraz z nami w studio. Aniela Czolek, Ligockie Wrzosy, witam bardzo serdecznie przy okazji Sołtys i pani Helena Nowak, również Ligockie Wrzosy. Nie da się ukryć, patrząc na panie, no wyglądacie przecudnie. Ja rozumiem, że to jest zamysł artystyczny. Podobnie zresztą jak podczas występu, który nasi widzowie mieli okazję widzieć i słyszeć. Tak to wygląda, tak, prawda? Tak, tak. Wszystko wygląda. Przemyślane. Tak. Dobrze, drogie panie. Sytuacja wygląda następująco. 2004 rok, tak? Tak. Wtedy się wszystko zaczęło. Tutaj skłaniam się ku pani Anielo. Skąd w ogóle pomysł? Bo wiem, że pani tutaj mocno wspierała właśnie całą tą inicjatywę. No właśnie. Muszę powiedzieć, że w naszej wiosce wszyscy śpiewaliśmy od dziecka. Pamiętam to od babci jeszcze, od mamy. Przy pierzu, darciu, no zawsze były śpiew. To taka tradycja w zasadzie, taka prawda? Taka tradycja. No i tak postanowiłyśmy założyć taki zespół śpiewaczy. No i tak w 2004 roku założyliśmy ten zespół i pierwszy raz występowaliśmy na dożynkach gminnych w naszej gminie. Mhm. Jak, no ale to słuchajcie, bo podobno jest tak, że u siebie to się występuje najtrudniej. Tak, tak. Prawda? Jest coś takiego, był ogromny stres? No, no ale był. Mamy bardzo wspierającego prowadzącego, muszę powiedzieć, bo mamy muzyka, który skończył Kraków, studia w Krakowie. No i miałyśmy takie szczęście, że on nam też wspomaga i bardzo jesteśmy zadowoleni, no a jak więcej prób jest, no to nasza zastępczyni. Czyli z takiego amatorskiego śpiewania, bo to 2004 rok dopiero zaczynałyście tak naprawdę robić coś profesjonalnie. No teraz mamy już 2018 i tu się okazuje, że podczas 24 Regionalnego Przeglądu Pieśni Śląskie Śpiewanie, drogie panie, no tutaj taka piękna nagroda w kategorii zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne. To wy właśnie zdobyłyście. No właśnie. Radość. Muszę powiedzieć, że tak bardzo się cieszymy z tego i z tego, że mogłyśmy tutaj się znaleźć właśnie. I muszę powiedzieć, że podczas tych 10 lat prawie, nie? To już zdobyłyśmy chyba z 11 czy więcej pierwszych miejsc. Drugie, trzecie to już, ale takie mniej liczebne, wyróżnienia różne. No bierzemy udział w różnych konkursach, w różnych tam przeglądach amatorskich, tych w ludowych piosenkach, w Gogolinie na przykład, święto ludowe. No i jak zapraszają nas ludzie na jakieś, powiedzmy, uroczystości, czy urodziny, czy dożynki. To jesteście. To jesteśmy zawsze i to nas cieszy bardzo. Czyli to jest ta pasja i miłość do śpiewania, tak, ale tak. Przy okazji, bo tak. To z jednej strony, okej, ja to rozumiem, kiedy ktoś kocha śpiewać, kiedy ktoś kocha w ogóle takie artystyczne życie, bo jest to artystyczne życie, to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu równie piękna jest taka, że wy promujecie wieś, promujecie śląskość, promujecie tradycję. Tak. To jest piękne. No byłyśmy zaproszone właśnie też za granicę do Mainz, który odbywały się tam międzynarodowy festiwal był. No i my z Opola, Śląsk-Opolski był wystawiony jako my, nasz zespół właśnie. I to też nas bardzo cieszyło, że byłyśmy tam też spośród tyle tych zespołów świata, nie? I to jest cudna sprawa, że można robić to, co się kocha i można przy okazji jeszcze pokazywać innym. Tak. I młodym można pokazywać, że trzeba być sobą, trzeba kochać to, co się robi. Tak, tak. No i przy okazji no, potem nagrody się jeszcze zdobywa. No i uśmiech ludzi chyba, którzy słuchają, prawda? To jest też coś, co jest najcenniejsze w życiu artysty. A z pokolenia na pokolenie też właśnie nam przekazywano i my dalej przekazujemy naszym dzieciom i córkom, żeby
jednak to dalej istniało, bo śpiew i muzyka to samo zdrowie. To ja trzymam w takim razie bardzo mocno kciuki, żeby tego zdrowia nie brakowało, drogie panie. Aniela Czollek, Helena Nowak, Ligockie Wrzosy z Ligoty Pruszkowskiej. Naszymi gośćmi były, a